Jakub Biedrzycki, jesteśmy na gali Business Boxing Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wypadł debiut? Powiem tak, mam nadzieję, że wszyscy, którzy na mnie liczyli, nie zawiedli się, dałem siebie 100%. Niestety była to porażka, ale tutaj moim zdaniem nie będę na to zwalał, ale no jednak większy staż treningowy to jest większy staż treningowy, więcej potu na macie, więcej miesięcy, dni, godzin na macie, to jest jednak doświadczenie, to jest jednak moc przełożona w treningach i sądzę, że to przeważyło na punktacji walki, na temat walki. Powiedz, ile czasu zajmujesz się w ogóle sportami walki, jakimikolwiek? Sportami walki ogólnie wkręciło mi się już taki vibe na to od kilku lat. Trenowałem kiedyś w Ciechanowie, pozdrawiam serdecznie trenera Bieńkowskiego, kickboxing. Tutaj akurat był boks, uczyłem się tutaj, tak jak było powiedziane, 8 tygodni. To jest bardzo malutko, tym bardziej, że to były 8 tygodni po 2 treningi. Złapałem tyle, ile mogłem, 100% z siebie dawałem na treningach. I wyszło jak wyszło, mam nadzieję, że nikogo nie zawiodłem, że będę w tym dalej. Słuchaj, jakie emocje towarzyszą w ogóle komuś, kto wchodzi pierwszy raz do ringu? Jak w ogóle ten cały szum, bo też tutaj żywiołowo reagująca publiczność jest i to też może niektórych nastrajać, a niektórym przeszkadzać. Trzeba to przeżyć, naprawdę trzeba to przeżyć, coś naprawdę super. Ale no co, jeszcze dalej jestem gdzieś tam roztrzęsiony tą walką i te emocje są po prostu buzujące emocje, wszystkie takie pozytywne. Nie ma negatywnych emocji podczas tego, naprawdę. Są tylko te, które dają siły, krzyk bliskich, doping, więc naprawdę są super, pozytywne. Warte jest to rozbitego nosa, tych wszystkich emocji, tak, bólu i tak dalej? Tak, na 100% warte, bo naprawdę można przeżyć super przygodę. Jeżeli ktoś jeszcze to lubi i jest dalej w tym, jakoś chciałby w tym działać po prostu, to jak najbardziej polecam przeżyć, bardzo super. Czyli co, możemy liczyć, że dalej będziesz boksował? Może nie tylko boksował, w innych dziedzinach też mam nadzieję, że się odnajdę i oby do przodu, nie? Walka MMA na przykład? Liczę na to. Gdzie? Masz jakieś marzenia, plany? O Jezu, gdzie? Na pewno bym chciał kiedyś zawalczyć na tych, że tak powiem, federacjach rozwiniętych sportowo. Nie ukrywam, no KSW akurat jest moim zdaniem najbardziej rozwiniętą galą sportową, jeżeli chodzi o MMA w Polsce, tak? Twój trener był tam kiedyś, mówię o Łukaszu Bieńkowskim. Tak, oczywiście, walczył. Chciałbym pójść w jego ślady, chciałbym pójść tam, pokazać klasę, ale to najpierw parę sążnych treningów, lat sążnych treningów, kilogramy, litry potu na macie i wtedy można myśleć o tym. To co, życzę powodzenia, dziękuję dzisiaj za walkę, za emocje, które były, no i co, i liczę na to, że nie zrezygnujesz. Nie, nie ma mowy, oby do przodu. Kuba Biedrzycki, dziękuję bardzo. Proszę bardzo.